Smart Radio w internecie. W poniedziałek na antenie Radia Pryzmat. 19. Poza rządem. Program o organizacjach pozarządowych. Pod Krakowem czarna rola, ja jej orał nie będę. Ja jej orał nie będę. Siądę sobie na konia karego i na wojnę pojadę. Siądę sobie na konia karego i na wojnę pojadę. Tę chusteczkę coś mi dała, za onuce w bucie mam, za onuce w bucie mam. Żebyś sobie, Maryś, nie myślała, że ja ciebie w sercu mam. Żebyś sobie, Maryś, nie myślała, że ja ciebie w sercu mam. Ten pierścionek coś mi dała, to nie będzie w kościele, to nie będzie w kościele. A jak pojadę ja na wojenkę, to go z lufy wystrzelę. A jak pojadę ja na wojenkę, to go z lufy wystrzelę. Ja na wojnę z wojny do dom, a ty się nie wydała, a ty się nie wydała. A na kogóż moja najmilejsza, na kogóżeś czekała. A na kogóż moja najmilejsza, na kogóżeś czekała. Dobry wieczór, słuchacie Radio Pryzmat przy Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. To jest audycja Poza rządem i mówi do Was Agnieszka Tobiasiewicz. Jak mogliście przeczytać na naszej stronie radiowej, będziemy dzisiaj poznawać Fundację Korzenie. Audycja będzie troszkę nietypowa jak na Poza rządem, ponieważ odpowiedzi zostały wcześniej nagrane przez założycielkę fundacji, panią Iwonę Furmańczyk. W dalszej części tej audycji będziemy słuchać tych wypowiedzi. Na początek audycji wysłuchaliśmy muzyki, która mam nadzieję wprowadzi nas w klimat dzisiejszej audycji, a był to utwór Pod Krakowem, wykonany przez Marię Dębską, a są to nagrania, które mamy w archiwum naszego radia, były wykorzystane podczas audycji Tradycja, to jest coś ekstra. Nagrania zostały wykonane przez Krzysztofa Kacprzaka podczas warsztatów śpiewu tradycyjnego krakowiaków zachodnich. Utwory z tych warsztatów będą nam towarzyszyć w dzisiejszej audycji. Fundacja Korzenie, muszę przyznać, że na początku mnie zaskoczyła, ponieważ jest to fundacja z Krakowa, natomiast wiele wydarzeń organizowanych i działań podejmowanych przez fundację odbywa się w województwie świętokrzyskim. Informacje o fundacji można znaleźć na profilu facebookowym fundacji, profilu o nazwie Fundacja Korzenie. Celem fundacji jest promocja kultury i sztuki tradycyjnej. Fundacja otrzymała wyróżnienie w konkursie Radia Kielce Jawor u źródeł kultury w roku 2004 i tytuł Kulturysta roku 2015 w plebiscycie programu Trzeciego Polskiego Radia. Fundacji udało wyprodukować się płyty świętokrzyskie Tańcowanie Kielce 2014 oraz pieśni przołądkowe Kielce 2016. To kilka informacji tytułem zaprezentowania fundacji, a tuż po utworze Jedzie Jasiu, jedzie usłyszymy odpowiedź Iwony Furmańczyk, założycielki fundacji, o tym, co było na początku i jak doszło do założenia fundacji. Jedzie Jasiu, jedzie, mija mój gonecek, ty mu się nie widzi, u mnie porządecek, ty mu się nie widzi, u mnie porządecek, u mnie porządecek.
Jacek, a ja w domu sama. Przyjedź, Jasiu, przyjedź do Kuniowisia. Na przyjedź, Jasiu, przyjedź do Kuniowisiana. Do Kuniowisiana i Łobrok, i Łobrok, a tobie, Jasieńku, pięć podusek pod bok, a tobie, Jasieńku, pięć podusek pod bok. Pięć podusek pod bok, a szóstą pod głowę i tak ci, Jasieńku, do godziźni mogę, i tak ci, Jasieńku, do godziźni mogę. Dogodzić, dogodzić, i no będziesz chciała, rozbier mi łóżecko i połóż się sama, rozbier mi łóżecko i połóż się sama. Łóżka nie rozbierę i kłaść się nie będę, bo swego wionecka pozbędę, bo swego wionecka pozbędę. Nie pozbędzie sama, rozbędziem oboje, będziem się dorabiać chlebusia we dwoje, będziem się dorabiać chlebusia we dwoje. Dom Kuniowisiana i butelkę wina, żeby do Pan Jezus najpierw swego syna, żeby do Pan Jezus najpierw swego syna. Najpierw swego syna, a drugą córeczkę będziem piastowali, jak tą jaskółeczkę będziem piastowali, jak tą jaskółeczkę. Fundacja Korzenie została założona przeze mnie w 2007 roku. Byłam wtedy studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku zarządzanie w kulturze. No cóż, nie był to impuls, ale była to myśl, która towarzyszyła mi już od wielu lat wstecz, ponieważ często podróżowałam na tabory taneczne do Rumunii i na Węgry. U nas wtedy w Polsce takich taborów nie było, nie były organizowane. W tej chwili podobnych imprez jest sporo. Ale to mówię, to był początek XXI wieku, więc tych imprez folkowych było o wiele mniej. Ja jeszcze jako bardzo, bardzo młoda osoba podróżowałam właśnie po Europie w poszukiwaniu dobrej zabawy z tradycyjną muzyką w różnych zakątkach Europy. Byłam też na festiwalach interceltyckich na północy Francji. I te wszystkie wyprawy tak skłoniły mnie do takiej refleksji, że kurczę, no trzeba tak daleko jeździć, odkładać te pieniądze, żeby przeżyć takie cudowne momenty i spotkania z ludźmi. Dlaczego nie ma tego w Polsce? Dlaczego jest tego tak mało i to jest tak bardzo okazjonalne i rzadkie? I będąc właśnie na studiach, postanowiłam, że skoro ja już kształcę się w tym kierunku, żeby być menadżerem kultury, to powinnam wziąć po prostu sprawy we własne ręce i coś zrobić. I tak właśnie powstał pomysł założenia fundacji, której celem miałoby być właśnie promowanie tej kultury i sztuki tradycyjnej Europy, ale i Azji, ponieważ też odbywałam podróże po Kaukazie i byłam zafascynowana tradycją Armenii, Gruzji, tradycją żywą, bo tam ludzie ciągle w cudzysłowie praktykują, nie odtwarzają, a praktykują. I to takie były początki Fundacji Korzenie. Dziś po 10 latach, ponad 10 latach, te główne cele fundacji nie zmieniły się. Właśnie chodzi o to, że ciągle promujemy tą kulturę i sztukę tradycyjną, ale
w szczególności polską, ponieważ na samym początku naszej działalności, jak zaczęliśmy jak gdyby dawać upust zaspokajaniu swoich potrzeb i żądz poznawania innych krajów, z chwilą, kiedy zaczęliśmy zabierać się za tematy związane z tradycją polską, okazało się, że to jest tak duże bogactwo, to jest taki ogrom pięknych pieśni, tańców, zwyczajów, obyczajów, które współcześnie praktycznie już nie funkcjonują, że postanowiliśmy szczególnie tutaj te nasze ostatnie 5-6 lat skoncentrować na obszarach Rzeczpospolitej i to nie tylko myśląc o współczesnych granicach, ale także przedwojennych, sprzed II wojny światowej. No i oczywiście co się z tym wiąże? Z całą mozaiką grup mniejszościowych, etnicznych, które zamieszkiwały i zamieszkują Polskę do dzisiaj. No i tak właśnie udało nam się zorganizować szereg różnych warsztatów. Były to warsztaty pieśni łemkowskich, pieśni romskich, także warsztaty oczywiście już takie stricte dotyczące tych tradycji polskich z różnych regionów. I tutaj głównie współpracowaliśmy na samym początku z Kapelą Brodów, która przyjeżdżała do Krakowa i często prowadziła warsztaty w Krakowie, ale także i w innych miastach, w których organizowaliśmy ich odsłony. No cóż, dopiero po latach zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę początkiem, przyczyną powstania fundacji była moja taka nieuświadomiona potrzeba zakorzenienia się. Zwejonec kuparadzic, a cymus to, może jeste i jutro, może jeste i jutro, wojni może z nim Wisice piec kumoze, wisi ich tam ja ze sześć, wisi ich tam ja ze sześć. Wybierz sobie, który chcesz, wybierz sobie, który chcesz. Wybrałam se zielony, wybrałam se złocisty, wybrałam se złocisty, za mój wionek rzęsisty, za mój wionek rzęsisty. Utwór Jedzie Jasiu Jedzie, który był przed materiałem, był oczywiście wykonywany przez Marię Dębską. Natomiast tuż po materiale usłyszeliśmy utwór Jeszcze ino dziś, wykonywany przez Monikę Dudek. Korzenie. Młodzi panowie i panie pytają mnie o korzenie. Jak gdybym był rośliną. Jedz, powiedział mi coś, czego pretensjonalność już wtedy odczuwałem. Londyn owszem, ale ja wracam zawsze do Irlandii, gdzie są me korzenie. Pan Elliot również o swe korzenie z Troskany, czy nad wezbraną Mississippi, czy Tamizą, gdzie bądź, niezbyt to pojmuje. Jedni wciąż się włóczą, dwaj Laurensowie, Byron, no i cześć. Inni jak Hardy siedzą w domu i też gra. To był fragment utworu Johna Bermana. Możemy mieć różne podejście do korzeni. Jednym korzeni brakuje, drudzy szukają miejsca, gdzie by te korzenie zapuścić, gdzie się zadomowić. Inni spędzają swoje życie na odkrywaniu korzeni, kim są, skąd pochodzą. Niewątpliwie Fundacja Korzenie jest fundacją, gdzie te korzenie z jednej strony się odkrywa, zapuszcza, ale przede wszystkim też utrwala. Myślę, że wiele osób ma takie poczucie, że tradycje, zwyczaje wytworzone w
kulturze wiejskiej są zapominane. Jednak na co dzień i w otaczającej nas kulturze króluje i w jakiś sposób rządzi naszym sposobem życia miasto. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem, ale byłoby bardzo źle, gdyby wszystkie zwyczaje i tradycje kultywowane na wsi zanikły lub były tylko wspomnieniem. Kiedy myślę o korzeniach, zastanawiam się i na pewno, gdyby pani Iwona tu była, pewnie bym zadała pytanie, czy nie jest tak, współczesny człowiek trochę boi się zakorzeniać, woli być mobilny, woli nie przywiązywać się do miejsca, do przestrzeni, której jest mu dane żyć. Może jest to taki sposób, żeby uniknąć przykrości, smutku, gdy musimy opuścić jakąś naszą przestrzeń, gdy gdzieś zrobiliśmy sobie swoje gniazdko, a życie wymusza na nas zmianę. I musimy gdzieś indziej zacząć żyć w jakiś sposób od nowa. Jednak takie mam wrażenie, że jeśli chcemy mieć poczucie jakiejś odpowiedzialności za daną przestrzeń, jeśli ma nam się żyć lepiej w danej przestrzeni, to chyba jednak musimy troszkę się związać się z tym miejscem, zostawić kawałek serca w nim. No nie wiem, zostawiam was z tym pytaniem. Zapraszam was teraz do wysłuchania kolejnej części wypowiedzi pani Iwony Furmańczyk, założycielki Fundacji Korzenie. Z tradycji, z którą się zetknęłam i stykam, czerpię nie tylko do projektowania kolejnych inicjatyw, wydarzeń, które chcę realizować poprzez Fundację Korzenie, ale także osobiście. Od 3 lat jestem mamą. No cóż, i z chwilą, kiedy zostałam mamą, tak po pierwszym roku życia mojej córki, pojawiło się wyzwanie, ponieważ dziecko już po pierwszym roku zaczyna bardzo uważnie i świadomie słuchać słów, jakie się do niego wypowiada. Zaczyna się ich uczyć się ich znaczenia. I w tym momencie powstał taki malutki problem. No chciałabym śpiewać kołysanki, ale chciałabym, żeby to były kołysanki, które tak gdzieś zostaną w niej i będzie mogła powiedzieć, że to są kołysanki, które, no właśnie, tak u nas dawniej śpiewano. Ja nie mogłam tego powiedzieć, ponieważ urodziłam się, gdzie się urodziłam. I nie było jakiejś takiej zakorzenionej tradycji większej społeczności, w której funkcjonowałam od dziecka. I tak pomyślałam sobie, że skoro ja mam korzenie świętokrzyskie i moja córka też, to warto byłoby właśnie już na początku przekazać jej coś, co będzie taką kanwą i co w niej zostanie na długie, długie lata. No cóż, i musiałam wybrać się po te kołysanki do moich zaprzyjaźnionych śpiewaczek, które mieszkają wokół Kielc. Wow, i to dopiero było odkrycie. Jakie piękne pieśni. Ja je nazywam pieśniami, nie kołysankami, ponieważ one są długie, to są historie, które się opowiada tym dzieciom. Też w tych kołysankach zaklina się troszeczkę ich przyszłość, to żeby były zdrowe, żeby dożyły tego wieku, bo potem będą potrzebne właśnie do czego. No, ogromna kopalnia też wiedzy i odkrywanie symboliki w tych pieśniach, bo to jest bardzo ważne, ponieważ dawniej pewne rzeczy nie mówiono wprost, używano właśnie symboli. I cóż, ja takich kołysanek znalazłam kilkanaście, ale to nie koniec, ponieważ druga część takiej wyprawy terenowej po te kołysanki odbędzie się właśnie w najbliższe wakacje. I już jesienią planujemy wydać płytę z wybranymi kołysankami zebranymi przez nas na tym terenie. I do nagrania tej płyty właśnie zaprosimy panie, które zechciały podzielić się tymi pieśniami z nami, którym te kołysanki śpiewano, jak one były małe, śpiewano też mamom i innym członkom rodziny. Naprawdę przepiękny temat. Ja polecam odkrywaniu właśnie
Może nie jakoś tak bardzo szeroko, ale tak w najbliższym kręgu. Właśnie wystarczy porozmawiać z dziadkami, z ciotkami właśnie, co przechowały w pamięci, nie wiem, z czasów dzieciństwa. I zobaczycie, jaka to jest niesamowita, jaki to jest niesamowity zakres, ogromna przestrzeń, jeśli chodzi o obyczajowość, wychowywanie dzieci, właśnie często dokonywanie takich magicznych wręcz czynności typu zaklinanie kolki. To się po dziś dzień właśnie praktykuje, bo wiadomo, malutkie dzieci w takim okresie 3-4 miesiące często mają bóle brzuszka. No i właśnie, jak sobie z takimi przypadłościami radzono u małych dzieci? No coś niesamowitego. Namiastkę tego można zobaczyć na internecie. Polecam uwadze 28 odcinek cyklu Nienasyceni. Właśnie podczas jednej z takich wypraw pokołysanki towarzyszyła fundacji ekipa TVP Kultura i jest taki 20-minutowy reportaż właśnie z jednej z takich podkieleckich wsi. To zachęcam do obejrzenia. A ja wracam do swojej codzienności. No tak, moja córka już ma 3 lata, już słucha tych kołysanek, już je też sama śpiewa i mam nadzieję, że kiedyś je przekaże swoim dzieciom i będzie to taka fajna kontynuacja tej tradycyjnej kołysanki w naszej rodzinie. Nie wiem jak wy, ale ja nie mam wielu wspomnień z kołysankami, nie były częścią mojego dzieciństwa. Jak wyjątkowe są te kołysanki, jak mają wyjątkowy klimat, szczególnie ci, którzy nie mają jakichś skojarzeń z kołysankami, jakichś wspomnień, tak jak ja, to zapraszam was serdecznie, tak jak i pani Iwona, do wysłuchania i oglądnięcia reportażu Nienasyceni. Można go znaleźć w internecie i też jest to program, który jest odtwarzany w niedzielę, TVP Kultura. Zachęcam was serdecznie, tam możecie zobaczyć te kołysanki i zobaczyć, że potrafią doprowadzić do łez. Kilka słów od pani Iwony Furmańczyk, jeśli byście chcieli zacząć odkrywać tajemnice wsi, czy też poznać swoje korzenie. Posłuchajcie. Cóż, no jeśli kogoś zachęciłam, gdzieś rozbudziłam taką refleksję właśnie dotyczącą korzenia tradycji własnej rodziny, czy też chęci poznania terenów, z której ta rodzina pochodziła, to naprawdę wystarczy zacząć od bardzo drobnych, małych gestów, spotkań, rozmów, pytań, a w trakcie rozmów naprawdę pojawiają się w ogóle takie motywy, które warto później rozwijać i to tak jest taki, zaczyna się tworzyć ciąg zdarzeń przyczynowo-skutkowych i to może się fajnie rozwinąć, więc zachęcam właśnie od rozmów z najbliższymi, a potem być może do udania się w miejsca, o których oni wspominają w swoich relacjach, rozmowach czy wspomnieniach. I tak może warto zacząć. Ja też tak zaczynałam i to pięknie się rozwinęło i w tej chwili się zastanawiam, czy życia mi starczy, żeby zgłębić to wszystko, co się przede mną objawiło, żeby móc zajrzeć za każde drzwi, które się otworzyły. Naprawdę to jest niesamowita przygoda. No cóż, polecam, ponieważ możemy dużo dowiedzieć się także o nas samych, tak bardzo osobiście. No i tak było też w moim przypadku, bo z chwilą, kiedy znalazłam się właśnie na wsi świętokrzyskiej, zaczęłam poznawać siebie mieszczucha w takich bardzo prostych, nie powiem, że jakichś skrajnie trudnych, ale mało komfortowych warunkach, w jakich obecnie funkcjonują ciągle jeszcze mieszkańcy niektórych wsi w Polsce, a my, ludzie miasta, nie wyobrażamy sobie, że po prostu nie ma prądu czy wody w kranie. A na takich terenach, na przykład górzystych, gdzie często wieją potężne wiatry przed każdą zmianą pogody, po prostu czasami nie ma prądu.
kilka dni i nikt z tego nie robi jakiegoś, nie wiem, wielkiego wydarzenia. Po prostu tak jest i ludzie szybciej dostosowują się właśnie do pewnych praw przyrody, mimo tego postępu technologicznego i cywilizacyjnego, w jakim funkcjonujemy i tak dalej. Ale właśnie jest większa pokora w stosunku do tego, co niesie życie, co niosą wydarzenia właśnie takie związane z jakimiś naturalnymi po prostu zjawiskami atmosferycznymi. Wiele osób, które zachwyciło się w zwyczajach, tradycjach pochodzących z polskiej wsi, mówi wiele o tym, że jest to życie bliżej natury, życie, które dostosowuje się do aury, która jest za oknem. Na pewno jest tak, że w mieście pogoda jest jakimś dodatkiem do życia, nie jest częścią naszego życia. Zdecydowanie na pewno ważniejsze jest dla nas dotarcie do celu i załatwianie spraw. Kiedy słuchaliśmy pani Iwony, to ja sobie pomyślałam, że może jest tak, że to życie na wsi, niekoniecznie łatwe, gdzie może nas wiele rzeczy zaskoczyć, może jest bardziej rzeczywiste niż to nasze tutaj w mieście. Na koniec pani Iwona opowie nam o przyszłości, o tym, co planuje, czym by się chciała jeszcze zająć. Najbliższa przyszłość, co dalej? No cóż, pomysły stoją w kolejce do realizacji. Ich realizacja oczywiście jest uzależniona od dotacji, jakie udaje się pozyskiwać poprzez fundację. No cóż, w najbliższych latach mam nadzieję, że uda mi się dotknąć tematu związanego z pasterstwem, które właściwie już zaginęło w Polsce, a to jest też bardzo duży obszar, jeśli chodzi o obrzędowość, tańce, pieśni, jakie towarzyszyły środowiskom pasterskim. Są też pieśni bożonarodzeniowe, które czekają na wydanie, a chciałabym wydać płytę, na której znajdą się takie utwory wykonywane a cappella właśnie w okresie Bożego Narodzenia przez mieszkańców podkieleckich wsi. Nie chciałabym je nazywać kolędami, ponieważ to nie są tylko kolędy. Tutaj należy też zwrócić właśnie uwagę na znaczenie słowa kolęda, pastorałka, bo niewiele osób współcześnie potrafi rozróżnić te dwa gatunki. No cóż, to jest tak, że każde spotkanie rodzi jakiś kolejny pomysł, kolejny temat, w który chcę się wgłębić i zrealizować. No i tak właśnie jest. Od ludzi, przez ludzi, do ludzi. Tak to się odbywa, jeśli chodzi o odkrywanie tego życia dawnej wsi, polskiej tradycji. Zachęcam, zaglądajcie na profil Fundacji Korzenie, na profil facebookowy. Tam na bieżąco można śledzić, czym się zajmujemy i korzystać, czy to z oferty warsztatowej, czy potańcówek, jakie organizujemy, czy też właśnie szukać informacji o najnowszych projektach. Zapraszam serdecznie. Teraz utwór Marii Dębskiej. Chciało się Kasi winka pić. Chciało się Kasi winka pić, windelam pam pam. Nie miał i kto na to cyć, windelam pam pam. Pan do piwnicy skoczył, windelam pam pal we cerwę. Winka Kasi natocył, windelam pam pam. Kturier, jer, kturier, jer, windelam pam pal we cerwę. Kturier, jer, kturier, jer, windelam pam pam. I pytał się pan pani, windelam pam pam. Kto łózecko zmyrchanił, windelam pam pam. Kotka myskę łapała, windelam pam pal we cerwę. I łózecko zmyrchała, windelam pam pam. Kturier, jer, kturier, jer, windelam pam pal we cerwę. Kturier, jer, kturier, jer, windelam pam pam.